Powitajmy brawami Wojciech Kula! A zmierzy się z pochodzącym z Łodzi, mieszkającym w Łodzi, reprezentujący KS Rycerz Sieradz, wielokrotnym reprezentantem Polski. Z tego, co mówi się, to jego oponent zjadł zęby na walkach rycerskich. Mierzący również około 186 cm. Ważący także około 90 kg wagi. Z dredami na głowie. Wielokrotny reprezentant i medalista Mistrzostw Świata. Rundy po 3 minuty, a ja oddaję. Dziękuję Państwu za uwagę i oddaję mikrofon do tej pory prezydentowi. Dziękuję. Oj,
do rozpoczęcia. Niezwykle szybka akcja, dynamika. Nic. 35 sekund minęło. Stop. Zawodnicy na środek są proszeni. Walka! Minuta 20 do końca drugiej rundy. Minuta minęła. Badanie przeciwnika wzrokiem. Ale tutaj, proszę Państwa, nawet gwarkowanie ciosu nie pomoże, bo zawodnicy są tak doświadczeni, że oni już po prostu instynktownie odbijają paradą, zasłoną stosu przeciwnika, ale zostaną już tak. Jeszcze pół minuty. Państwo widzicie oczywiście pełno doskonalej zbroje chronią zawodników przed ciosami. Natomiast uderzenie takim mieczem naturalnie w gołą głowę to była masakra. 15 sekund do końca. 10. 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Brawo! Prosimy o brawo. Minuta przerwy. Walka! Walka! Także ostatnia, szósta runda. Kapitan Wiśni Środek dopingowany przez swoich zawodników. Kolejny z drużyny. Jak Państwo widzicie, Krzysztof cały czas kontroluje ataki wojska. I dany raz 30 sekund za nami. Bardzo ofensywa Krzysztof. Krzysiek jest praktycznie nieprzewracalny, proszę Państwa. To zawodnik niezwykle doświadczony. 38-letni, trenujący już od wielu, wielu lat. Panowie, minuta za nami. Przerwy do dzisiaj. Wojtek! 44 sekundy do końca walki. Walka! Ostatni 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Koniec podziału, stop! Stop! Po skończeniu wszystkich zadanych trafień dwoma małymi punktami zwyciężył Olo! Szanowni Państwo, gorące brawa dla obu zawodników.